materiał. To już się dzieje. Gatła się zapalają. 3, 4, 5. Skacza nad głowami zawodników. Gatła gasły, ruszyli. Bardzo dobry start. Dobry start Darkovena. Dobry start także Lando Norrisa. Nie popsuł startu. Esteban Ocon się próbuje tutaj Lando Norrisa atakować. Potem ten się Esteban Ocon, a jednak się jeszcze broni. Co to się stało? Samochód bezpieczeństwa stał w miejscu. Aj! Co to było? Are you okay? That was a big one. Could I confirm you're okay, please? What the fuck are you doing? A jeszcze Darkovan tutaj odpadał! No słuchajcie, co to było? No nie wierzę w to. Słuchajcie, co ja dzisiaj wyprawiam. Będzie do dyspozycji. No ale cóż, słuchajcie, odkrywamy. A teraz mamy 15467. No i tak naprawdę... Dobra, teraz wykręcimy w tą stronę. Dobra, musimy poczekać na zielone światełko i ruszamy dalej. Ale oczywiście nie ma rzeczy niemożliwych, wszystko da się zrobić. Dobra, będziemy próbowali. Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Darkovan. Dzisiaj przed wami ETS 2, czyli Euro Truck Simulator 2 oczywiście. No i słuchajcie, jesteśmy w odcinku 5.
Także gorąco i serdecznie zapraszam właśnie do udziału w tym odcinku, także jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen i wbijajcie na Facebooka. No i teraz zaczynamy, słuchajcie, tak jak pamiętacie, no życie na kredycie się zaczęło, tak jak widać, słuchajcie, tutaj w banku mamy, no niestety tutaj naprawdę spory kredyt nałożony na nas, no ale oczywiście już w naszej firmie jest jeden pracownik, który oczywiście coś próbuje tutaj dla nas jeszcze dodatkowo zarobić. No dobrze, słuchajcie, mamy już oczywiście dwa auta i cóż, możemy już oczywiście bez problemu zarabiać pieniądze, nie mamy jeszcze swoich przyczep. No i zobaczmy, słuchajcie, co tu się dzisiaj dzieje. My jesteśmy w Szczecinie. No tutaj mamy takie naprawdę dosyć bogate zlecenie z Berlina do Lipska, no ale oczywiście byśmy musieli, słuchajcie, oczywiście do tego Berlina najpierw dofrunąć. Więc no zobaczmy, tu mamy oczywiście jakieś zlecenie, czyli możemy sobie, chyba pojedziemy właśnie to, czyli Szczecin, Berlin, słuchajcie, i oczywiście później w Berlinie mam nadzieję, że załapiemy się na ten naprawdę ciężki transport, no ale naprawdę bardzo mocno opłacalny, także za chwileczkę zobaczymy, jak to wygląda, miejmy nadzieję, że wszystko tutaj będzie działało tak jak trzeba. Mamy troszeczkę zmian, jeżeli chodzi o sterowanie. Wybrano cel podróży. Ja się, słuchajcie, muszę tego nauczyć, więc wybaczcie, jeżeli coś tutaj nie będzie grało i hulało tak jak trzeba. Dobra. Aj, nie w tą stronę chyba. Przeliczam trasę. Na rondzie zjedź czwartym zjazdem. No coś tutaj nam się nie udało, słuchajcie. Nie zauważyłem, że przyczepka chyba była właśnie wystawiona tam, skąd ruszaliśmy, więc wystarczyło po prostu do niej podjechać. Zjedź z ronda. Oj, troszeczkę. Trzymaj się prawej strony. Ustawiony chyba za słaby ten skręt. Co, czyżby tutaj gdzieś była? Dotarłeś na miejsce. Do usłyszenia następnym razem. Nasza przyczepka. Nie no, coś tu jest z tymi naszymi opcjami jeszcze nie halo. Jeszcze zobaczmy. Znaczy tutaj to w ogóle można było usunąć to przyspieszenie.
Dobra, i teraz chyba powinno się udać. No zobaczmy, naprawdę, słuchajcie, sporo tych kłopotów dzisiaj miałem z tym sterowaniem, żeby to w ogóle poustawiać wszystko. Dobra. No, my chcieliśmy sobie wybrać do Berlina, aczkolwiek wyskoczyło nam tu... A nie, bo to jest Szczecin, dobra, my bierzemy... Do roboty. My bierzemy Szczecin, Berlin. Dobra, przejedziemy sobie, ja muszę się, słuchajcie, przyzwyczaić, bo mówię, mam bardzo wąski, ustawiony tutaj przepływ, jeżeli chodzi o tą kierownicę i troszeczkę... muszę się do tego przyzwyczaić. Dobra, jest nasza przyczepka. Dobra, chyba pierwsze takie zlecątko. O, już tutaj jesteśmy śpiący. No to naprawdę ostro walczyliśmy. Dobra, zmiana kamery. No można powiedzieć, że idealnie. Naprawdę, rzadko się zdarza, żeby aż tak udało nam się tutaj to wszystko wykonać. Dobra, przyczepka jest. Znaleziono sygnał GPS. System gotowy do pracy. I jedziemy, słuchajcie. Nie ma na co czekać. Chyba pierwsze takie nasze zlecenie naprawdę naszym aucikiem, ale nie jestem pewny, słuchajcie. Może to oczywiście być jakiś... błąd z mojej strony. Dobra, tu jest luzik, skręć w lewo. I zaczynamy. No i właśnie to jest to skręcanie, słuchajcie, muszę się do tego przyzwyczaić. Na rondzie zjedź. Jednak do ETS-a, słuchajcie, ustawienie takie jak do wyścigówek niestety nie ma zastosowania. No troszeczkę żeśmy tutaj ostro wjechali na to rondo. Zjedź z ronda. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. No troszeczkę jesteśmy zmęczeni, tak jak widać, więc będzie trzeba tutaj gdzieś po drodze zaliczyć jakiś hotel, przekimać się oczywiście. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Będziemy faktycznie mogli troszeczkę bardziej powalczyć. Coś tutaj mamy po drodze. Zobaczymy, czy uda nam się tam zjechać. Jest jakiś hotel. No przed nami 180 km jeszcze do wykonania. Do przejechania, słuchajcie. Zobaczmy. 200 metrów. Zwolnij. Parking. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Parking i stacja benzynowa. Natomiast tak, benzynki to my mamy tutaj dosyć sporo. Natomiast, no nie widzę, czyli jest tam dalej. Tam dalej musimy sobie podjechać. No, ceny jak marzenie, słuchajcie, na tej stacji. Naprawdę, szkoda, że tak nie ma w realu. Że takie są ceny na stacjach. No i dobra, tu będziemy, słuchajcie, skręcali. Odbijali na ten parking. Jeszcze chyba, słuchajcie, nie odbywałem. Tak, tylko że tu nie ma opcji. Dobra, okej. Okay. Na pewno, słuchajcie, robię to pierwszy raz, więc słuchajcie, bo nie miałem jeszcze tego. Dobra, ruszamy dalej, słuchajcie, w trasę. Dobra, tak jak widzicie... zostały nam 2 godziny i 34 minuty tak naprawdę do dostarczenia. Dobra, tu się musimy włączyć do ruchu jakoś na spokojnie. Dobra, światełka są, wycieraczki to my możemy wyłączyć. Dobra, i lecimy, słuchajcie. Thank you.
pilnujemy na razie tej prędkości, żeby nam tutaj Ania nie musiała krzyknąć, że jedziemy za szybko. No, nie wiem, gdzie jestem, słuchajcie, ale chyba w Niemczech. No, 150 km jeszcze do zrobienia tutaj na tym zleceniu, także miejmy nadzieję, że nasz kolega tutaj z firmy, nasz pracownik też daje sobie jakoś radę. Tak jak widzicie, na razie na koncie 22 640 euro. Zobaczymy oczywiście, jak to będzie się odbijało, jeżeli chodzi o ten kredyt, bo troszeczkę tutaj poszaleliśmy. No i pilnujemy, słuchajcie, oczywiście tankowania, czyli już tutaj naprawdę mamy troszeczkę więcej takich rzeczy, o które się musimy bać, o które się musimy martwić. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. No, faktycznie strasznie szybciutko nam to skoczyło. No, nie wiedziałem, co to jest, słuchajcie. Z daleka myślałem, że to jakaś policja stoi czy coś. Dobra, 80 na godzinę. No, słuchajcie, po dwóch godzinach jazdy, bo przy sprzężeniu zwrotnym po prostu trzęsie mi się całe. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Cały sprzęt tutaj. No ale słuchajcie, jazda jest naprawdę bardzo przyjemna. Leciutko idzie ten samochód. Dobra, i tu będziemy odbijać, zobaczmy. Na Berlin, tak jest, na Berlin odbijamy. Trzymaj się prawej strony. Dobra, damy kierunek. Tutaj, słuchajcie, na tych łuczkach trzeba uważać. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Zdarzyło, słuchajcie, że był problem. No, tutaj troszeczkę wymusiliśmy pierwszeństwo. Dobra, trzeba zwolnić, bo naprawdę, zobaczcie, on praktycznie idzie sam. Dobra, 82 km zostały, także mam nadzieję, że zdążymy. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. No i akurat policja nas mijała, to ciekawe. Dostaliśmy, słuchajcie, mandatu za to. Dobra, no to jeżeli możemy delikatnie zwiększyć tą naszą prędkość, to dlaczego nie? Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. No ważne, żeby tutaj... Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Ważne, żeby tutaj tych 90 chyba nie przekroczyć, ale to trzeba sprawdzić, słuchajcie. Zjedź w prawo. Jak coś, to piszcie w komentarzach, jak to wygląda, bo nie chciałbym dostać mandatu za weryfikację. No ale zobaczymy, jeżeli faktycznie tak by się udało, no to zawsze jest jakaś szansa, że można troszeczkę przyspieszyć. No, paliwko schodzi, ale mamy jeszcze naprawdę sporo tutaj. No już zaczniemy troszeczkę więcej zwiedzać, słuchajcie, bo jesteśmy naszą maszyną. Zrobimy sobie chyba tak, żeby faktycznie, jeżeli dane miasto... Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. No to spróbujemy się, słuchajcie, po tym mieście po prostu przejechać. W celu takim, że a może jakaś agencja, słuchajcie, odkryjemy, będziemy mogli po prostu zatrudniać więcej pracowników. No to wszystko oczywiście trzeba sprawdzić. Na razie, słuchajcie, naprawdę jesteśmy na mocnym początku. Jest to odcinek
piąty. Trzymaj się prawej strony, także, a następnie naprawdę... zjedź w prawo. Słuchajcie, dopiero zaczynamy. Dobra, mamy tutaj centrum zjedź Berlina. W prawo. Będziemy sobie zjeżdżać. Oj, delikatnie teraz. No, jakbym tu wszedł, słuchajcie, 80, no to już by było pozamiatane. No, 15 km od celu. Dużo czasu wcale nie zostało. No i dobrze, willkommen Berlin. Słuchajcie, jesteśmy w Berlinie. Tutaj ograniczenie zaraz nas dopadnie. Dobra, my jedziemy prosto. Dobra, zmienimy sobie pas na ten i czekamy, słuchajcie, na zielone światełko. Trzęsie nam się ta kierownica normalnie, nie tylko na ekranie, ale również tutaj w rękach. Dobrze, no i tutaj gdzieś ta nasza firma powinna się znajdować. Jedź prosto. Skręć w lewo. Tutaj musimy skręcić. O, jaka wąska. Wąska ta brama strasznie. Dobra. Jesteś u celu. No jeszcze nas biło tutaj strasznie. Dobra, jesteśmy na miejscu. Nie, no oczywiście wybierzemy sobie maksymalną opcję. Dobra, mamy już pokazane, gdzie to zaparkować i ruszamy. Wrócimy sobie teraz. Dobra. Trójeczka, chyba trójeczka. Dobra, na razie powolutku, powolutku. Odbijamy, bo troszeczkę nam się skrzywiło teraz. Ok. Dobra, i wyrównujemy. Dobra, no słuchajcie, naprawdę coraz lepiej to wychodzi. Dobra, i odczepiamy, słuchajcie, i mamy to. Mamy nasze zleconko zrobione, zobaczmy, 188 XP, no 278, naprawdę coraz lepiej to wygląda. Dobra, zarobiliśmy, słuchajcie, kolejne punkciki możemy sobie dobić. Dobrze, no tak jak wiecie, cały czas gdzieś tam chciałbym, żebyśmy maksymalnie tutaj wykorzystali kwestie, bo te ładunki naprawdę są dużo warte. Dobrze, rynek pracy, słuchajcie, pierwsze zlecenie mamy z dzisiejszego odcinka.
Teraz czaimy się. Mieliśmy tam takie fajne, fajne zlecenie. No, ale niestety już zniknęło. Słuchajcie, nie ma już tego zlecenia za 6000. Ha. Dobrze, zobaczmy, ale Drezno chyba nie jest przez nas. Nie jest przez nas odkryte. Dobra. Do dzieła. No, a to ciekawe, bo... Ale to jest chyba nasz samochodzik, dobra. Dobra, musimy się troszeczkę przejechać dalej. Skręć w prawo. Jedź prosto. Okej, dojedziemy sobie do tej firmy. No i tak jak widzicie, zobaczcie, tutaj są takie miejsca, także zanim weźmiemy zlecenie, bo oczywiście nie leci nam czas tego zlecenia, także słuchajcie, zwiedzamy w pierwszej kolejności miasto. Odbijemy sobie tutaj w lewo, bo tam jest taka uliczka, gdzie coś wypadałoby odkryć. No, jeszcze na kolejne auto nas nie stać, więc tutaj na razie nie myślimy jeszcze, żeby... Ale tam mieliśmy... Nieważne, znajdę nową trasę. Dobrze, Ania, spokojnie, ja tutaj zwiedzam, bo tutaj jest coś do odkrycia. Skręć w lewo. Jest znaczek zapytania na mapie. Zaraz zobaczymy, co tu jest takiego ciekawego. Odkryłeś agencję pracy, proszę bardzo. Dokładnie, o to właśnie chodzi. Dobrze, jeszcze mamy tutaj w Berlinie jeden znaczek zapytania. No już tutaj, słuchajcie, aż tak mocno nam się nie śpieszy. Tak jak wiecie, przygotuj się do skrętu w prawo. Zlecenie to oczywiście. Skręć w prawo. A my sobie chyba odbijemy tutaj w lewo. Dobra, jeszcze zobaczymy, co jest tutaj do odkrycia. W porządku, znajdziemy inną trasę. Dobra, odkryliśmy dealera ciężarówek. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Dobrze, że zauważyłem w ostatniej chwili. Skręć w lewo. Dobra, i już teraz zmierzamy do celu. Jedź prosto. No, kolega coś wolno się rozpędza. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Dobra, w sumie to zostaniemy już na tym pasie, bo będziemy zaraz tam skręcali. Także spokojnie powinniśmy.
jesteśmy bez problemu dojechać. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Dobra. Skręć w lewo. Skręcali. Skręć w lewo. Do tej firmy. No i wjeżdżamy, słuchajcie, także weźmiemy za chwileczkę. To była miła przejażdżka. Kolejny transport tutaj. Dobrze, zobaczmy, co my tutaj mamy. Drezno, tak jest. No, nawet przyjemne zlecenie. W drogę. Dobra, lecimy po naszą przyczepkę. I startujemy, słuchajcie. No naprawdę w miarę przyzwoite pieniążki zarobimy w dzisiejszym odcinku. Na razie nie ma jeszcze informacji, ale to sobie później zobaczymy najwyżej. Dobra. No już naprawdę, słuchajcie, bardziej wprawieni. Dobra. Jedź bezpiecznie. I lecimy, słuchajcie, no 200 km do zrobienia. Także jest kawałeczek. No i mamy tutaj jeszcze podwójną, także naprawdę tutaj musimy mocno uważać, żeby nam to zlecenie czkawką się nie odbiło, słuchajcie, żebyśmy nie stracili więcej niż możemy tutaj zarobić. No, więcej miejsca potrzeba. Skręć w lewo. Puszczą nas czy nie? Dzięki panowie. Wow. No słuchajcie, ale hardcore jest z tym wagonem ostatnim. Dobra, jakoś poradziliśmy sobie, ale no łatwo nie jest. No ale w końcu zlecenia. W ogóle jestem ciekawy, jak tym się będzie parkowało. Tego się troszeczkę obawiam, no ale w końcu, słuchajcie, no przecież o to tutaj chodzi, żeby starać się być po prostu coraz to lepszym, zdobywać coraz więcej pieniążków za te nasze zlecenia, aczkolwiek jedzie nam się, słuchajcie, niczym załadowanym czołgiem. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Nie, to jeszcze nie tutaj. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. No hamowanie z tymi podwójnymi przyczepkami też nie należy do najłatwiejszych. Dobra, no i teraz ten skręt, słuchajcie, my to musimy jakimś bardzo dużym łukiem. No spróbujmy. Ale to jest hardcore. To żeśmy sobie wybrali zlecenie. Dobra, cały czas 198 km. Dobra, wyjeżdżamy z Berlina. Dobra, pilnujmy tego paliwa, mam zmęczenie jeszcze jest w miarę. Lecimy prosto.
185. No słuchajcie, naprawdę jedziemy. W ogóle się nie możemy rozpędzić. Niestety. No. Załadowanie po prostu powoduje, że to nasze auto naprawdę bardzo ciężko się rozpędza. Co będzie się przekładać na czas wykonania oczywiście tego zlecenia. No i dobrze, słuchajcie, spróbujemy może tak na piątce? Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Chyba jeżeli mamy o 5 przekroczenia, to wtedy nie słyszymy tych komunikatów. Miejmy nadzieję, że to również nie oznacza dla nas mandatu. No ale to trzeba sprawdzić. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. 27 tysięcy na blacie, więc możemy, słuchajcie, troszeczkę tutaj się pobawić, bo no, jeżeli uda nam się przekraczać tą prędkość delikatnie, w granicach rozsądku oczywiście, no to wpłynie to na czas przyjazdu i realizacji zlecenia. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Mamy tutaj jeszcze 2,5 godziny na zrealizowanie, no i zobaczymy, jak to się oczywiście będzie przedstawiać. Miejmy nadzieję, że tam nie otrzymamy żadnych kar ani nic takiego za to, że się troszeczkę spóźnimy, ale tutaj oczywiście pewności nie mam. No i zobaczcie, słuchajcie, 86 km na godzinę minęła nas policja, więc nie dostaliśmy mandatu. O, tam na tej drugiej stronie wypadek jak zwykle, tutaj w okolicach Berlina naprawdę bardzo ciężko się jedzie. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Dobrze, trzeba pamiętać, że my niestety no, na długości jesteśmy naprawdę ponadwymiarowi w tej chwili. Troszeczkę się to może odbijać. Zwolnij, właśnie w takich sytuacjach, jedziesz powyżej kiedy dołączamy prędkości. Się do ruchu. Dobra, zobaczmy. 129 km. No lecimy, lecimy, lecimy cały czas. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Co tu mamy? Tam w ogóle droga zamknięta. Zjedź w prawo. Nie mamy tutaj zbyt wiele możliwości. No i tutaj, słuchajcie, uwaga. 50 razy jeszcze bardziej. Okej. No to dobra, zbliżamy się do celu, tak jak widzicie. Jak jest pod kurkę, słuchajcie, to już nie ma szans. Nie ma szans, żeby się w ogóle jakkolwiek tutaj rozpędzić. W żaden sposób. Idzie to nam po prostu naprawdę bardzo ciężko. No, godzina 40 minut do celu. No, zobaczmy, zobaczmy. Tyle mamy jeszcze do wykonania zlecenia. Ciekawe. 102 km. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. No, z górki zaczynamy się rozpędzać. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Do celu. No już zaraz powinno świtać, także będzie nam się jechało troszeczkę przyjemniej. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Trzymaj się prawej strony. Oj, jak ja bym chciał zobaczyć, słuchajcie, że my możemy sobie tutaj 120 pofrunąć. Dobrze, odbijamy w prawo.
już jesteśmy, słuchajcie, tylko 50 km od celu. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Dobra, przyhamujemy troszeczkę, bo tutaj dosyć mocnego zakrętasa będziemy robić. Jestem, słuchajcie, czy uda mi się zaparkować tym transportem, bo tego się obawiam najbardziej, że jeżeli nie zrobimy tego dobrze, trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo, to będzie troszeczkę gorzej. Skręć w prawo. Dobra, uwaga. No już jesteśmy, słuchajcie, bardzo, bardzo blisko. Oczywiście zrobimy, słuchajcie, podobnie jak w Berlinie, czyli no przede wszystkim odkryjemy sobie po prostu wszystko, co jest możliwe w tym mieście. No bo tak jak widzieliście, słuchajcie, odkryliśmy sobie dealera samochodów MAN. Odkryliśmy agencję pracy, więc oczywiście jest to dla nas wszystko przydatne w trakcie rozwoju naszej firmy. No, trzeba będzie jeszcze sprawdzić na koniec dzisiejszego odcinka, jak tam radzi sobie nasz kolega, bo na razie nie dostajemy żadnych informacji. Widzę, że pieniędzy też tutaj nie przybywa. Także no, ciekawy jestem, co nasz kolega porabia w tym momencie, że tak słabiutko. My już tutaj naprawdę dociągnęliśmy dzisiaj ładnie. Za chwileczkę przekroczymy 30 tysięcy, jeżeli uda nam się dowieźć ten ładunek. Już jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo blisko. Dobrze, odkryliśmy kolejne miasto, słuchajcie, także Drezno. Drezno to jest kolejne miasto, które odkryliśmy tutaj. Dobrze, możemy sobie troszeczkę powiększyć tą naszą mapkę. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Dobra, to już będzie troszeczkę wymagało od nas większego zachodu. Delikatnie tutaj sobie... Kolejna trasa za nami. Oby więcej takich. Dobra. Tak, i teraz słuchajcie, będzie hardcore. No i co? Ciekawe. Ciekawe dlaczego... Nie możemy wybrać sobie tych 60 XP, przecież... Dobra, tylko nie wiem, którędy jechać teraz. Strasznie tutaj jest wąsko.
ciekawe, słuchajcie, że za no, na tyle trudny przecież ładunek do pozostawienia nie dostajemy tyle samo punktów na przykład co w przypadku przecież tych dużych przyczep. Dziwne. Dobra. Okej, będziemy próbowali, słuchajcie, to zaparkować oczywiście. To będzie niestety spore wyzwanie. No. Poszaliliśmy troszeczkę. Nie, my w ogóle chyba tego tak, słuchajcie, nie zrobimy. Nie wiem, spróbujemy jeszcze inaczej. Jest, dobra. Okej. No już się bałem, także no już teraz wiem, bo tutaj nie trzeba było chyba z tym podejściem robić tyłem, więc rozumiem, skąd to się wzięło. Kwas borowy dostarczono, także mamy to. No i słuchajcie, przekroczyliśmy 32 857 euro. Dobra, zobaczmy, słuchajcie, co robi nasz kolega. Trociny z Poznań do Szczecina. Za godzinę kończy. No dobra, średni zysk dzienny 631 euro. No w porównaniu do nas to jest, słuchajcie, przepaść, prawda? No ale okej, dobra, ocena nasza 3,3 na razie, także słuchajcie, nieźle. No dobrze, kochani, zrobiliśmy kolejne dwa zlecenia, także mamy to. Naprawdę już tutaj kwota, słuchajcie, nam zaczyna przyrastać. Miejmy nadzieję, że będziemy po prostu nie odczuwali tak jakby tego kredytu. No i oczywiście tutaj jest ciekawe, że mamy jeszcze czas trwania w dniach. No, zobaczymy. No to powiem wam szczerze, że tak troszeczkę na ostrzu noża, można powiedzieć, jeżeli chodzi o ten kredyt. No ale dobra, będziemy sobie oczywiście dalej walczyli z naszą firmą. Słuchajcie, jesteśmy w Dreznie, oczywiście będziemy musieli w następnym odcinku odkryć po prostu wszystkie elementy w tym mieście. No i słuchajcie, chyba ruszymy w stronę tutaj głębiej Niemiec. Może się uda. Oczywiście to wszystko zależy od zleceń, bo tak jak widzicie, na przykład nie mamy tutaj do wyboru Norymbergi, żebyśmy się mogli tam po prostu przedostać, więc na to przede wszystkim będziemy zwracali uwagę. Nie możemy na razie gdzieś tutaj myknąć, a szkoda, bo chcielibyśmy oczywiście odkryć tutaj
kolejne miasta i ruszać na podbój dalszej części Europy Zachodniej. No, na razie słuchajcie, mamy to co mamy, bazujemy na tym co jest, no i oczywiście miejmy nadzieję, że z każdym odcineczkiem oczywiście będziemy tutaj mieli do dyspozycji coraz więcej. Dobrze, zobaczmy jak to wygląda. Agencja pracy, my jesteśmy w Dreźnie, nie, w Dreźnie jeszcze nie odkryliśmy. Okej. Dobra, to trzeba podjechać z tego co pamiętam. No dobrze, kochani, dziękuję wam bardzo za uwagę w dzisiejszym odcineczku. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen i wbijajcie na Facebooka. A ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam was, słuchajcie, do udziału w kolejnym odcinku, w odcinku numer 6 na kanale Dark Owen z Euro Truck Simulator 2. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej! To już się dzieje, światła się zapalają, 3, 4, 5, skradę nad głowami zawodników, światłem gasły ruszy i bardzo dobry start, dobry start Dark Owena, dobry start także Lando Norrisa, nie po tym startu, Esteban Ocon, czy próbuj tutaj Lando Norrisa dokonać, potem ten się Esteban Ocon, jednak się jeszcze broni. Co to się stało? Samochód bezpieczeństwa stał w miejscu. Aj! Co to było? Are you okay? That was a big one. Could I confirm you're okay, please? What? Where's he going? A jeszcze Darkowen tutaj odpadał! No słuchajcie, co to było? Nie wierzę w to. Słuchajcie, co ja dzisiaj wyprawiam. Wiecie, do dyspozycji. No ale cóż, słuchajcie, odkrywamy. A teraz mamy 15467. No i tak naprawdę... Dobra, teraz wykręcimy w tą stronę. Dobra, musimy poczekać.
na zielone światełko i ruszamy dalej. Ale oczywiście nie ma rzeczy niemożliwych, wszystko da się zrobić. Dobra, będziemy próbowali. Channel is my passion.